Jak zwykle na początku rzuci tekst złożony. Cześć, tu Zeratul z tej strony. I tak się zaczyna bez zbędnego przygotowania. Rzucę się od razu do nagrania. Cześć, Zeratul z tej strony. Wielkie pozdrowienia dla Game Connoisseur One, który napisał wierszyk o mnie. Fraszka Zeratula, taki jej tytuł. Dostajemy dzisiaj na maila, tak więc pozdrawiamy Game Connoisseur One. Dzięki serdecznie, super. Super sprawa. My przejdźmy może to Force Unleashed 2, Star Wars Force Unleashed 2. Gra miała premierę całkiem niedawno i po 2 dniach, odkąd ją mam, już ją skończyłem. Tak naprawdę można przejść ją w jeden dzień, tak więc jest niesłychanie krótka i nie stawia specjalnie dużo wyzwania. Ale mnie się grało fajnie. Na PS3 Site.pl Pyszny napisał recenzję, że wystawił 6 minus, jakże wystawiam 7. Sorry, Pyszny, nie zgadzam się z tobą, moim zdaniem nie jest aż tak źle. Chociaż mamy duże zastrzeżenia do tej gry, obydwoje, i ja mam też je, tak samo jak masz je i ty. Tak więc zapoznajcie się na pewno z recenzją Pysznego i poznajcie jego opinię, a ja wam przedstawię moją i krótki gameplay ogólnie. Tak więc Force Unleashed 1 sprzedało 4 miliony egzemplarzy. Na podstawie tego wnioskuję, że gra powinna być nieźle sfinansowana, przynajmniej znaczy kontynuacja, o to mi chodzi, bo jak 4 miliony sprzedaje egzemplarzy gra, która dostaje oceny w okolicach szóstki, w związku z tym, że się dzieje w uniwersum Star Wars, to LucasArts może włożyć troszeczkę wysiłku i stworzyć całkiem fajną grę, bo fajne gry w uniwersum Star Wars już się pojawiały wcześniej. Tak więc czemu Force Unleashed 2 miałoby nie poprawiać błędów jedynki? W sumie to poprawia, bo w grze nie spotkałem się z ani jednym bugiem czy glitchem. Tak więc hello, poprawili to deweloperzy, ale to by było na tyle. Graficznie gra jest podobnie, troszeczkę ładniej, ale jako, że mamy ten silnik Havoka i Euphorii zastosowany, czyli jest duże zniszczenie otoczenia i ogólnie ta Euphoria, czyli fizyczne obiekty mają własną fizykę, reagują z fizyką innych obiektów i to wszystko może być takie niekonwencjonalne, nieoskryptowane, to może przez to ta moc konsol PS3 i Xboxa 360 na tym się skupiła. Nie wiem, nieważne. Tak czy inaczej, gameplayowo jest dosyć monotonnie, głównie przez to, że mamy te same moce, które mieliśmy w pierwszej części. Pod koniec pierwszej albo na początku drugiej misji już odblokowujemy wszystkie moce i tak przez całą grę. Możemy je upgrade'ować, pokazywałem wam nawet ekran przez sekundę, screen, którym upgrade'ujemy te moce, jest on zdecydowanie uproszczony względem pierwszej części, tak więc to minus dla panów z LucasArts. I tak samo jest z przeciwnikami, przeciwnicy też są praktycznie dostępni od początku i później nowe typy się raczej nie pojawiają. Tak więc mamy Stormtroopersów, mamy mechy, znaczy te roboty wszelkie, ja nie znam ich nazwy, sorry, mamy jakiś Akolitów bodajże i mamy jeszcze jakichś panów też z mieczami świetlnymi, jakimiś czarnymi Jedi, czyli Dark Jedi, czy jak oni się tam nazywają, nieważne. No i mamy jakieś tam paru bossów, no i to by było na tyle. I tak przez całą grę. Dlatego gameplayowo może się wydać jakaś monotonia, moim zdaniem powinni albo dodać więcej przeciwników, co by grze na pewno nie zaszkodziło, albo urozmaicić gameplay, żeby wszystkie moce nie były dostępne od początku i można było sobie coś tam rozwijać i odkrywać na nowo. Niestety tak nie jest. Mamy podzielony gameplay generalnie na bieganie korytarzami, slaszowanie tych wszystkich Stormtroopersów, mamy różne moce, generalnie jakiś prąd, miecze świetlne, pchnięcie mocą, podnoszenie przeciwników, rzucanie w nich przedmiotami. Tak więc jest dosyć tego sporo, tylko że no, sorry, to nie wystarczy na 5 godzin, no bo gra jest tak krótka, tak już mówiłem chyba. Fajny jest ten efekt, natomiast jeżeli chodzi o Stormtroopersów na jetpackach, bo w nich walimy ogólnie piorunkiem, banalna walka z nimi jest, w ogóle nie stanowi wyzwania, ale genialny efekt jest w chwili, gdy zniszczymy im te jetpacki, tu widzicie teraz na ekranie, taka smuga dymu za nimi zaczyna się ciągnąć i oni potrafią, jak jest ich na przykład 5 na ekranie i 5 na raz tak prądem porazimy, to oni tak w kółko latają przez parę sekund po tym ekranie w różnych dziwnych kierunkach i to kapitalnie się prezentuje, to jest największy plus chyba tej gry. Ale naprawdę warto zawiesić na tym oko, bo graficznie ten dymek też prezentuje się fajnie, no i fajnie w ogóle ta euforia działa. Tak więc tu euforia jest efekt euforii zastosowany, tak więc jest naprawdę kosmicznie. Poza tym możemy wyginać przedmioty, to też fajnie się prezentuje, jak zawsze bierzemy takie duże drzwi i takie wyginamy pod naszą silną wolą, tak więc to też fajnie jest. Niszczenie tych mechów to głównie QTE. Tak więc jest tego kłótę dosyć sporo. Mamy też efekty, kiedy spadamy z dużych wysokości i musimy przejmować na przykład czy rozwalać TIE Fightery. To są te statki Empire, Imperium. No mamy jeszcze jakiś tam gameplay pod kątem takich Prince of Persia, czyli takich bardziej akrobacji.
Ale to też za dużo tego nie ma, no bo krótka gra, jak już mówiłem. Mogli ją trochę wydłużyć, ale jeżeli by ją wydłużyli, to by zdecydowanie musieli parę nowych elementów dodać, bo niestety te, które są w tej grze, to są niewystarczające i przez to moim zdaniem są te zarzuty wobec gry, że ona jest monotonna, nudna. Ale w ogóle się nie zgadzam, że lokacje są na jedno kopyto albo że ich jest za mało. Jasne, jest tam jakiś backtracking, ale ja go ani w ogóle nie odczułem. To, że wróciłem później do bazy, z której zaczynałem, to jakoś mi w ogóle nie przeszkadzało. To są Gwiezdne Wojny, science fiction, hello, oczywiście będzie to wszystko mniej więcej na jedno kopyto na statkach kosmicznych, bo trudno, żeby każdy statek był customizowany i w ogóle miał, jeden był różowy, tak jak w Halo, a drugi był czarny, jak w Killzone. No sorry, to jest jedno uniwersum, a nie dwa. Tak więc w Star Warsach jest jeden typ statków i to ogólnie ma się prezentować, a że lokacji nie ma więcej niż parę, 3-4, to tak i miejscówki się prezentują, ale w ogóle uważam, że to jest z dupy zarzut i ten zarzut nie powinien w ogóle istnieć. Więc teraz podnosimy duże wrota metalowe, zniszczone ogólnie wcześniej przez wyniku jakiś tam, nie będę spoilerował. I w ogóle ogólnie fabularnie gra jest słaba, jest bardzo słaba. Jedynka była o wiele lepsza, ona była takim pomostem między częścią trzecią a czwartą filmu i w sumie Force Unleashed 2 też jest dalej pomostem, kontynuacją pomostu, tak więc wydłużeniem pomostu między częścią trzecią a czwartą filmu. Niestety w tej części latamy za dupą. Tak więc tu nie ma nic generalnie poza fajnym początkiem i generalnie w sumie fajną końcówką. Cały środek jest do kosza, bo się nic ciekawego nie dzieje, nie ma na czym oka zawiesić. Jest słabo, jest naprawdę słabo fabularnie i tutaj jest też duży minus, bo jednak jedynka troszeczkę lepiej się prezentowała pod tym kątem. Ale są dwa zakończenia, tak jak w Force Unleashed mieliśmy dwa zakończenia, z czego jedno było kanoniczne, a drugie niekanonicznie. Kanoniczne, tak samo w Force Unleashed 2 też mamy dwa zakończenia, dobre i złe. Jedno jest kanoniczne, a drugie jest niekanoniczne. Powiem wam teraz taki mini spoiler, że to dobre zakończenie to jest to niekanoniczne. Tak więc jak będziecie chcieli grać kanonicznie, to wybierzcie złe. Ale widziałem obydwa zakończenia, jedno na YouTubie, drugie, bo skończyłem grę, nie chciałem się jej drugi raz przechodzić, sorry. Po skończeniu mam jeszcze opcję, żeby rozgrywać różnego rodzaju challenge, ale gra jest zdecydowanie na jeden raz. Tak więc czekajcie, zostanie do 50 zł, gra na siódemkę od Zeratula i zapraszam do komentowania i do następnych programów PS3 Side TV. Nie wiem, co jest następne w kalendarzu wydarzeń, tak więc niestety wam nie powiem, ale sprawdźcie na pewno ps3site.pl, tam recenzja jest Force Unleashed napisana przez Pysznego i ogólnie nowe recenzje gier. Postaram się zrobić w ogóle God of War Ghost of Sparta, ale muszę najpierw kupić. Tak więc dzięki, tyle ode mnie, Zeratul pozdrawia i dzięki jeszcze raz Game Connoisseur One.